Takiego tłoku jak podczas ostatniego jarmarku odpustowego nie było od lat. Na Kaziuku pojawiły się prawdziwe tłumy. Suwalczanie zamiast siedzieć w domach przed telewizorami woleli zaopatrzyć się w wielkanocne palmy, pisanki i przysmaki. W tym celu, korzystając z pięknej pogody, udali się na ulicę Patli, gdzie jak co roku odbyła się jedna z naszych sztandarowych imprez o charakterze ludycznym i plenerowym. Suwalski jarmark odpustowy powoli zaczyna dorównywać wileńskiemu. Kolorowe stoiska rozbiło tu aż 150 wystawców. Dopiero przyszliśmy, się rozglądamy, także... Ogólnie pierwszy raz jestem, także jestem mile zaskoczona. Co roku się wybierałam z koleżanką, ale tak jakoś w tym roku pogoda dopisała, więc się wybrałyśmy na spacer przy okazji. Jest! Ludzi tu co? Impreza odbywa się co roku w tym samym miejscu i ma swoich stałych bywalców. No kupiłem taką wierzbę dzisiaj, to ponoć no, jeszcze nie była sadzona, tu żona wybrała, no muszę tu zapielęgnować się nią. Ja tak jeszcze oglądam tu sobie, chodzę. Gdzieś ponad z nalewkami tu był bazar ten. Muszę gdzieś odnaleźć jeszcze, bo nie byłem. No, uważam, że warto z kulturą się zapoznawać różną. Tak, ludową. A standardowo jakieś obwarzanki wielkanocne, stół wielkanocny i donice, żona taka kupiła do kwiatków. Więcej jest stoisk niż w zeszłym roku. A za rok będziemy z Tureczką już chodzić, Tureczka będzie chodzić, na razie ma 9 miesięcy, to na pewno i od zabawek się nie opędzimy. Kaziuk zgodnie z zapowiedzią organizatorów połączony jest z występami muzycznymi. W kościele parafialnym mieliśmy okazję wysłuchać śpiewów chóralnych, tradycyjnych zespołów śpiewaczych, do plejady gwiazd kaziukowych dołączyła też ludowa bakałażewska kapela Bakałaż.